Moi drodzy, w tym roku na rynku pojawia się nowy suite, czyli zestaw narzędzi, aplikacji od Autodesk do cyfrowego prototypowania pod nazwą Factor Design Suite. Jest to zestaw narzędzi, który dedykowany jest dla wszystkich tych projektantów, którzy zajmują się projektowaniem pewnych linii technologicznych, jak i też elementów tych linii technologicznych, czy planowych, czy w ogóle całych fabryk. Produkt składa się z kilku produktów. AutoCAD mechanicznego, AutoCAD architekturala, inwentora, Navis Worksa, którego już pokazywałem wam wcześniej na moim blogu, Showcase'a, którego pokazywałem wcześniej na blogu, czy też takich narzędzi do animacji jak 3ds Max. Dzisiaj chciałbym wam pokazać tylko fragment tego pakietu, taki, który chyba najszybciej możecie docenić jego wartość, czyli AutoCAD Mechanical oraz Inventor. Zwróćcie uwagę, że po otwarciu planu linii produkcyjnej, na którą pracujecie, w AutoCADzie mechanicznym mamy dostępny nowy zestaw narzędzi, narzędzie, które nazywa się Faktory, który pozwala nam na zaprojektowanie linii produkcyjnej. Zanim jednak przystąpimy do pracy na tej linii produkcyjnej, wejdźmy może w opcję AutoCADa i tu zdefiniujmy sobie nowe ustawienia. Po pierwsze, spróbujmy wejść w zakładkę faktory i mam tutaj takie pozycje, jak na przykład domyślny transport. Tu mamy na przykład zdefiniowane kilka różnych transportów, dla nich mamy zdefiniowane takie różnego typu parametry. Spróbujmy dodać nowy typ transportu, na przykład wózek widłowy, ale ręczny, tak? Czyli taki. Może tak, ręczny wózek widłowy. Spróbujmy napisać tak. Ręczny wózek widłowy. Dla niego możemy określić pewne parametry. Na przykład możemy określić, jaką prędkością się porusza. Na przykład możemy, załóżmy, że porusza się około z prędkością 30 metrów na minutę. Koszt na godzinę pracy takiego wózka, czy powiedzmy takiej paleciarki, chyba tak to można nazwać, powiedzmy 35 jednostek. Czas załadunku w sekundach, podajmy, że to na przykład będzie 30 sekund. Czas rozładunku, no będzie taki sam jak czas załadunku, 30 sekund. W tym momencie taki element możemy sobie zdefiniować jako typ transportu. Możemy też zdefiniować sobie na przykład operację. Na przykład spróbujmy zdefiniować sobie operację skrawania, czy na przykład skrawanie. Określimy sobie tak, że element będzie na przykład 4 minuty będzie poddawany takiej obróbce i na przykład czas ustawienia maszyny, czy powiedzmy całego elementu będzie około 30 sekund. Mając te elementy ustawione, możemy spróbować zdefiniować sobie nowy produkt, który będziemy wytwarzali. Załóżmy, że będziemy na przykład produkować jakąś pokrywę. Pokrywa została zdefiniowana. A my możemy teraz na przykład dla tej pokrywy zdefiniować jeszcze musimy jedno urządzenie. Urządzenie, czyli stację, na której będzie dokonywana ta obróbka, czyli spróbujmy zdefiniować maszynę, która będzie skrawała. Nie mamy gotowego bloku autokodowego, więc możemy na przykład po prostu narysować sobie dany dowolny blok. Na przykład taki blok. Utwórzmy nową maszynę, nową stację. Stacja będzie nazywała się skrawanie. Wskazujemy obiekt, wskazujemy punkt informacyjny, gdzie się będzie znajdował. No i mamy kolejną maszynę ustawioną w naszej linii produkcyjnej. Kolejny krok, do którego możemy przystąpić, zwróćcie uwagę, możemy na przykład wybrać funkcję routingu, czyli określić, przez które maszyny będzie przechodziła. Na początek musimy wskazać, co będziemy produkować, czyli pokrywę. I mówimy tak, że najpierw z magazynu będzie pobierana elementy, będą następnie przekazywane do zgrubnej obróbki, następnie do naszej maszyny, naszej maszyny skrawającej, następnie spróbujemy do maszyny czyszczącej przekazać. Kolejnym krokiem będzie nałożenie jakiejś powłoki ochronnej i na końcu przekierowanie do magazynu.
ten sposób została utworzona obiekt po prostu naszego naszej linii przez obiekt produkcji naszego elementu. Zanim zdefiniujemy te elementy, musimy niestety jeszcze tutaj sobie odpowiednie parametry zdefiniować, czyli storage, czyli to będzie magazynowanie, raw machining to będzie obróbka zgrubna, skrawanie to będzie nasz skrawanie, clean czy będzie operacja czyszczenia, coating, czyli coating i storage out to będzie magazynowanie. Dla każdego z tych operacji oczywiście wcześniej były zdefiniowane pewne parametry obsługi tego elementu. I teraz tak, mając te elementy, możemy na przykład spróbować przystąpić do analizy przepływu materiałowego w naszym modelu. Zwróćcie uwagę, jak to mogłoby wyglądać. Mamy tu funkcję, która nazywa się transportation. W tym momencie pojawiają nam się na naszym ekranie specjalne wskaźniki. Możemy określić, że na przykład nie będziemy chcieli tego pierwszego elementu produkować. Zwróćcie uwagę, że teraz program pokazuje nam tak. Na zielono, nie wiem, czy to dobrze widać, a może spróbuję przesunąć ten browser gdzieś tutaj na dół, mam małe jednak okno. I widzimy tak. Zielone znaczy, że tutaj, jeśli chodzi o wydajność przepływu materiałów, jest wszystko ok. Czerwone znaczy, że tutaj gdzieś mamy problemy. Z jednej strony z przenoszeniem elementów, z drugiej strony mamy problem z produkcją. Zobaczmy, co możemy w naszym elemencie zrobić. Przede wszystkim możemy sobie dla tego naszego elementu ustawić pewne parametry produkcyjne. Czyli na przykład określić, że jeżeli będziemy na przykład dostarczać naszego modelu, nie wiem, w paczkach po 20 elementów, widzimy, że koszt energetyczny naszego wytworzenia takiego elementu będzie dość znaczny. Gdybyśmy na przykład chcieli wyprodukować, nie wiem, może tylko 1000 elementów, to widzimy, że te maszyny są bardziej już w tym momencie wydajne, ponieważ tak, zakładana produkcja będzie 1000 na jednostkę czasu, czy na przykład dzień, i 1000 do wyprodukowania. Gdybyśmy mieli do wyprodukowania 10 tysięcy elementów, natychmiast widzimy, jak nasze koszty wpływają. Zwróćcie też uwagę, że mamy tutaj na naszych wskaźnikach informacje o na przykład jaki dystans musi pokonać część podczas produkcji. Jeżeli na przykład zwiększymy do 50 tych elementów, które będą za jednym zamachem przekazywane, widzimy, że no, droga się skraca, ale energetycznie troszeczkę słabiej nam to wszystko wygląda. Ciekawą funkcjonalnością też tego modułu jest to, że w każdej chwili użytkownik ma możliwość na przykład wybrania funkcji przesunięcia i na przykład możemy wskazać sobie pewne maszyny, odsunąć je sobie na naszej linii produkcyjnej w inne miejsce i na przykład wskazać naszą maszynę skrawającą i przesunąć w kolejne miejsce. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy widać dokładnie, jak wskaźniki energetyczne czy przybytej drogi natychmiast są uaktualniane. Przez co projektant taką metodą może prób i błędów może zaplanować rozłożenie maszyn na linii produkcyjnej. Co więcej, możemy też spróbować przeanalizować nasz model od innej strony, na przykład od strony maszynowej, czyli jak maszyny sobie radzą z tą operacją. Wyłączymy może operację. Jak widzimy, w tym momencie wszystkie nasze elementy są tak naprawdę maszyny w jakiś sposób przeciążone. Możemy do każdej chwili do tych naszych kolejnych maszyn dodać kolejny wskaźnik. Widzimy, że ta maszyna niestety tutaj jest przeciążona, nie jest w stanie odpowiednio wydajnie pracować. Więc to są słabe punkty naszej linii produkcyjnej. Co możemy w takim razie zrobić w naszym modelu? Przede wszystkim możemy spróbować na przykład pokombinować z produkcją. Może gdybyśmy chcieli wyprodukować 300 elementów, aha, to akurat nam się nic nie zmieni, ale możemy sprawdzić na przykład, czy gdybyśmy na przykład ze skrawania zamiast wręcz tym wózkiem widłowym przekazywali na przykład nasze elementy podajnikiem, czy coś by się zmieniło. Widzimy, że na zielono w tym momencie elementy się nam ładnie pojawiły w naszej drodze, czyli tu nie mamy już zatorów. Możemy spróbować na przykład iść dalej, na przykład, czy na przykład ze sekcji czyszczenia, na przykład nie ręcznym wózkiem widłowym, tylko też na przykład spróbujemy przekazać podajnikiem nasze elementy i chociażby możemy jeszcze z ostatniej
opcji, na przykład wózkiem widłowym przekazywać naszą produkcję. Możemy też spróbować jeszcze pobawić się parametrami tutaj wydajnościowymi. Na przykład gdybyśmy chcieli wyprodukować, nie wiem, 3000 komponentów w czasie, a nasza produkcja dzienna by była możliwa na 1000, spróbuj może do 100 zwiększyć paczkę. Nic nam nie pomaga. Może do 200. Czy chociażby 2000. Widzimy, troszeczkę nam tu już lepiej zaczyna wszystko wyglądać. Natomiast jeżeli założymy produkcję dzienną na 100, to widzimy, że w takim przypadku całkiem nieźle zaczyna nam się już kilka elementów odpowiednio zapalać na zielono i widzimy, że one są bardziej zoptymalizowane. W ten sposób użytkownik ma możliwość zaprojektowania czy dopracowania optymalnego linii produkcyjnej pod kątem przepływu materiału, jak i też efektywności energetycznej. Zatrzymując kursor na dowolnych elementach, też pojawia się maluteńki jakby podgląd, nie wiem, czy dobrze go widać, tego wskaźnika, który pokazuje po prostu, jaka jest w danej chwili wydajność danej maszyny. Być może trzeba by było, na przykład, gdybyśmy jednak chcieli mieć zakładaną produkcję dzienną, na przykład na poziomie 1000, to może tak naprawdę dałoby się coś poprawić, gdybyśmy na przykład przeszli do skrawania i stwierdzili, że tak, że w skrawaniu byśmy chcieli, żeby tylko 2 minuty trwała produkcja, no i czas zmiany na przykład 20 sekund. Czy on coś by nam tu zmienił? No niewiele, musimy jeszcze pewnie tutaj pokombinować innymi wskaźnikami. I widzimy, że na przykład przy takich układach, czy takich zestawieniach parametrów, no, nasza produkcja troszeczkę wygląda lepiej lub gorzej. Nie jestem specjalistą od planowania produkcji, ale myślę, że dla tych, którzy akurat takimi rzeczami się zajmują, te współczynniki są odpowiednio jasne. No i powstaje pytanie, mając taki element, co dalej możemy zrobić? Jak wykorzystać go w naszym produkcie, w naszym projekcie? Spróbujmy zobaczyć co dalej. Załóżmy, że mamy zaprojektowaną już odpowiednią linię produkcyjną. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj przycisk, który nazywa się Send to Inventor. Jednym kliknięciem klawisza myszy użytkownik jest w stanie przekazać, ale teraz mam mały ekran, całą informację o modelu, o tym planie do inwentora. W tym momencie plan został wczytany. Ja troszeczkę zmniejszę może to okno. To też spróbuję zrobić więcej miejsca na moim ekranie. Widzimy, że mamy rysunek 2D wczytany na plan naszej fabryki. W jaki sposób przejść dalej do naszego planu, powiedzmy do modelu 3D? Zanim to zrobimy, możemy jeszcze zwrócić uwagę, wydzielić pewne sekcje w naszym zespole. Na przykład możemy stworzyć podzespoły, na przykład podzespół A1, na przykład obejmujący ten zestaw maszyn. Zobaczcie, program automatycznie tworzy nową podłogę naszej fabryki. Gdybyśmy chcieli na przykład uzyskać modele 3D, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na rysunku autokadowym i wybrać opcję wstaw modele 3D. W tym momencie inwentor automatycznie nam wstawia modele 3D. Nie musimy nic więcej robić. Jest to operacja jednego kliknięcia. Dosyć szybko się ona odbywa. Jeżeli tylko mamy zdefiniowane modele 3D ze skojarzonymi blokami 2D AutoCAD-a, operacja jest niezwykle prosta. Jesteśmy w stanie bardzo szybko uzyskać kolejne modele naszej fabryki. Struktura oczywiście zespołu natychmiast tu jest budowana. Gdybyśmy chcieli dodać jeszcze kolejne elementy, nic nie stoi na przeszkodzie, po prostu wybieramy opcję znowuż dodaj kolejne
elementy naszej linii produkcyjnej i inwentor automatycznie osadza w miejscach bloków autokadowych ich odpowiedniki 3D z biblioteki gotowych materiałów oraz urządzeń czy maszyn, które mamy zdefiniowane. Inwentor sam z siebie ma dość bogatą, tu już dostarczoną na dzień dobry, bibliotekę pewnych typowych elementów linii produkcyjnych. Tak więc możemy tak naprawdę od razu przystąpić do projektowania albo od strony 2D, albo od strony 3D tych naszych materiałów. Proszę zwrócić uwagę, w tym momencie mamy już kolejny układ. W naszej fabryce pojawiają się kolejne modele. Możemy je po prostu pracować nad całym układem fabryki. Proszę zobaczyć, mamy tutaj bibliotekę zarówno elementów architektonicznych, jak i budynków. Mamy cały zestaw różnego typu podajników, czy to taśmowych, czy łańcuchowych, czy rolkowych, czy też chociażby mamy jakieś narzędzia takie do obsługi materiałów, typu palety, czy chociażby możemy na przykład wstawić sobie przeciągnięcia wózek. Ponieważ mamy zdefiniowaną podłogę w naszym modelu, inwentor faktory automatycznie wyrównuje nasz model do podłogi, więc już nie musimy na przykład martwić się, że gdzieś nasz element wyląduje w powietrzu, on zawsze będzie umieszczany gdzieś na naszej podłodze. No i przez to jesteśmy w stanie dosyć szybko ten nasz model uzyskać, czy tą fabrykę osadzić, czy zapełnić naszymi modelami maszyn. Oczywiście cały czas mamy połączenie między rysunkami autokadowymi, które tu widzimy jako podpięty, jak i też możemy utworzyć nowy wygląd naszych rysunków poprzez jednym kliknięciem inwentor z powrotem wygeneruje nam rysunek 2D, gotowy do takiego layoutu 2D typowo autokadowego. Zerknijmy może jeszcze na sposób pracy z biblioteką materiałową. Jeżeli mi się tutaj uda element odpowiedni odnaleźć, spróbujmy zerknąć na taki mniejszy układ fabryki. Proszę zobaczyć, mam tutaj taki oto szkic wczytany na podłogę naszej fabryki. To jest zarys naszych podajników taśmowych. Chciałbym go w tym momencie tutaj, korzystając z biblioteki, te podajniki taśmowe zamocować. Więc wchodzę w funkcję definiowania podajników. Wybieram funkcję podajników. Wskazuję pierwszy podajnik, który umieszczam gdzieś na naszym modelu. Zwykłe przeciągnięcie. Element zostaje wstawiony. Określamy kąt położenia naszego podajnika. Możemy pracować z naszym modelem zarówno w przestrzeni izometrycznej, jak i też 2D. Gdybyśmy chcieli nasz element przesunąć, pojawia nam się odpowiedni taki manipulator. Możemy ten manipulator oczywiście przesunąć w dowolne miejsce naszej geometrii. Na przykład gdzieś tutaj spróbuję wygenerować, przyczepić go gdzieś na środku naszej geometrii, gdzieś w tym miejscu. No i spróbuję przesunąć go w nowe miejsce, gdzieś tutaj dla naszego linii podajnika. Mamy też możliwość włączenia różnego typu punktów lokalizujących, na przykład możemy też przyczepiać się do na przykład szkiców, dzięki czemu na przykład mogę w wygodny sposób szybko zamocować mój podajnik w odpowiednim miejscu mojej geometrii. Sam podajnik, jak widzicie, no, nie ma odpowiedniej długości. Tą długość możemy szybko podać tutaj z okna właściwości podajnika. W tym przypadku mamy 7650 mm, więc przesuniemy nasz podajnik. No, oczywiście zapomniałem, że najpierw przydałoby się jednak go zamocować, więc muszę niestety powtórzyć operację przesunięcia naszego elementu. Przesunę może triadę w triad gdzieś tu na środek naszego elementu i przesuniemy ją znowuż do końca naszego szkicu. Co dalej? Możemy przełączyć się może w cykl perspektywiczny, będzie lepiej widać. Brakuje nam kolejnego na przykład zaokrąglonego podajnika. Wystarczy, że go przeciągnę i teraz zwróćcie uwagę, jak te narzędzia fajnie działają. Wystarczy, że zbliżę się którymś z końców do naszego podajnika, natychmiast program łapie go jakimś takim odpowiednim kliknąłem za szybko, łapię go odpowiednim wiązaniem, przez co jesteśmy w stanie bardzo szybko kolejne elementy tych naszych podajników wstawiać. Praktycznie o nic się nie musimy martwić. Wystarczy tylko go wskazać, określić długość
Nie 3000, tylko 4100 jednak. Wstawimy kolejny fragment naszego podajnika. Brakuje nam jeszcze jednego prostego odcinka podajnika. Wstawiam ten podajnik. Określam jego długość 3650. Kolejny element, który będziemy wstawiali, znowuż jeszcze mamy tutaj taki krótszy podajnik. Spróbujemy go wstawić w naszym modelu. Spróbuję jednak go odpowiednio przesunąć. Znowuż przesunę triadę w odpowiednie miejsce. A najpierw zdefiniujemy może jego długość na 4100 mm. Spróbuję operacją przesunięcia znowuż zmodyfikować jego położenie. Na przykład w to miejsce. No i spróbujemy dokończyć budowę naszego podajnika. Chciałem jeszcze pokazać kilka ciekawych rzeczy, a tylko muszę jeszcze wstawić te pewne elementy naszego podajnika bezpośrednio do modelu. Tu mam 5000 mm. Jeszcze jeden zaokrąglony. Musimy tutaj wznieść nasz podajnik nad nasz element. Odpowiednio zaczepiamy nasz model. Program wie, gdzie może się podczepić, więc nie musimy się martwić o kierunek czy odpowiednie połączenie. Spróbujemy dołączyć jeszcze na koniec, tylko powiedzmy ostatnie zakrzywienie. Dalej nie będę szedł, widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Co więcej, macie pełną kontrolę nad tymi elementami podajnika. Załóżmy, że tu nogi widzimy, że wiszą nam w powietrzu. Możemy na przykład rozstaw nóg zmienić na przykład na co może już na przykład wystarczyć, czy chociażby możemy spróbować skorzystać jeszcze z innych elementów, takich jak na przykład spróbujmy wstawić elementy, tak jak na przykład jakiś zbiornik. Domyślnie zbiornik się oczywiście przyczepia nam do podłogi. Podłoga jest w innym miejscu, dlatego możemy sobie wyłączyć funkcję przyczepiania do podłogi, przez co będziemy mogli przyczepić go do dowolnej powierzchni, którą wskażemy. W ten sposób jesteśmy w stanie wskazać nasz element tak, żeby odpowiednio go spozycjonować. Następnie poprzez przesunięcie jesteśmy w stanie odpowiednio ustawić nasz element w naszym modelu. Oczywiście biblioteka tych elementów jest całkowicie otwarta, więc macie możliwość tak naprawdę dodawania własnych elementów do tej biblioteki, no i budowania własnych po prostu układów fabryk bezpośrednio w Autodesk Inventor czy w pakiecie Factory Design Suite. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ta aplikacja. Jest to nowość na rynku polskim. Wiem, że niektórzy z Was projektują właśnie tego typu linie technologiczne czy produkcyjne, więc być może to narzędzie będzie dla Was idealnym narzędziem właśnie codziennej pracy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.